Znajdujemy się na strefie aktywności nieopodal basenu Nemo. Kolejne zadanie realizowane w ramach dużego projektu rewitalizacji naszego miasta. Widzimy to, co było zapowiedziane, to, co było w tej pięknej wizualizacji, powstało, stało się faktem, zostało to zrealizowane i możemy powiedzieć, że jest to jeden z piękniejszych obiektów tego typu w naszym regionie. Kolejny, można powiedzieć, tutaj w Włoszczowie, bo jakby nie spojrzał na tym miejscu, na tej działce blisko hektarowej, powstały urządzenia, które będą służyły wielu pokoleniom. Mówię wielu pokoleniom, ponieważ znajduje się strefa tutaj dla dzieci najmłodszych, starszych, dla młodzieży, ale również i strefa wypoczynkowa, z której mogą korzystać osoby dorosłe, choćby nawet te wspaniałe altany, czy te nowoczesne siłownie. Na tym obiekcie znajduje się 5 altan. Myślę, że taki element wypoczynkowy, ale również jednocześnie, kiedy rodzice czy dziadkowie przyjdą swoimi pociechami, wtedy mogą tutaj sobie porozmawiać, a dzieci mogą korzystać z tego dobrodziejstwa, które tu powstało. Widzimy tutaj taki plac zabaw, coś innego, które pojawiło się, prawda, na terenie naszej gminy. Tego akurat urządzenia tutaj będzie mogło korzystać kilkoro dzieci. To jest takie urządzenie na miastka, jak gdyby takiego cyklu produkcyjnego, budowlanego. Piękny, kolorowy domek. Też można powiedzieć, że taki tor przeszkód, gdzie można wejść, prawda, można zjechać z zjeżdżalnią, można zjechać tutaj tą rurą nawiązującą, prawda, tutaj do pływalni Nemo. Te urządzenia są dostosowane do różnych grup wiekowych, na grupę młodszych, dzieci starszych, młodzieży, ale przede wszystkim, szanowni państwo, bardzo ważny aspekt, są również urządzenia przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych. Jest taka ściana spinaczkowa, to są leżaki, na których będzie można, szanowni państwo, odpoczywać, będzie można poczytać książkę, gazetę. To, szanowni państwo, jest pergola, siłownia dla osób starszych. Oczywiście dzieci starsze czy młodzież również będzie mogła z tego korzystać. Zachęcam do tej aktywności. Urządzenia nowoczesne, ale jednocześnie urządzenia trwałe. Pneumatyczne, nie ma takich urządzeń, ja bynajmniej nie spotkałem na terenie naszego powiatu. Cała wartość tego zadania akurat w ramach rewitalizacji to jest 1 700 000, z czego 75% pochodzi do finansowania środków Unii Europejskiej. Jak policzymy, szanowni państwo, to ponad 420 tysięcy tylko gmina Włoszczowa do tego dołożyła. Gdybyśmy tak przeliczyli to na takie place zabaw, tak naprawdę powstałyby może dwa malutkie place zabaw z tych środków, które gmina dołożyła. Tutaj mamy naprawdę obiekt na miarę XXI wieku, obiekt, który, tak jak pan wspomniał, jest takim wyjątkowym, nie tylko w naszym powiecie, ale również i, mam nadzieję, taką wizytówką dla naszego miasta w regionie świętokrzyskim. Te wszelkie obostrzenia, które są wdrażane, no niestety uniemożliwiają, abyśmy mogli z tego racjonalnie korzystać, ale wierzmy w to głęboko, że z nastaniem wiosny przyjdzie dobra pora i tutaj będzie wesoło, gwarnie, ale przede wszystkim te urządzenia będą wykorzystane, że nasza młodzież, nasze dzieci odetchną od tych komputerów podczas tej nauki zdalnej, a będą chcieli korzystać z dobrodziejstw natury, z dobrodziejstw tego, co tutaj im zaprezentowaliśmy. Cały czas brakowało czegoś takiego dla dzieci, więc no dla mnie super. Super wykorzystana przestrzeń, no dla małych dzieci widzę, dla starszych, no i dla rodzica też widzę fajne miejsca na odpoczynek, więc na pewno, no jak już będzie to otwarte, to super sprawa. Dla mnie najważniejszym takim, prawda, aspektem to nie są fanfary, nie są, prawda, huczne otwarcia, a przede wszystkim zadowolenie mieszkańców, choćby nawet z tej strefy, choćby nawet z rynku naszego i wielu zadań, które są realizowane, mam nadzieję, że służą naszym mieszkańcom, przynoszą im radość, satysfakcję, a tym samym podnoszona jest jakość życia naszego społeczeństwa.